Dzień dobry, Anita Maińska. Zapraszam na pierwsze w sierpniu wydanie informacji biłgorajskich. Zaczynamy od wydarzenia na fali. To, że sama zbiórka jest na onkologię dziecięcą w Lublinie, to mnie strasznie buduje. Umowa podpisana. Za 22 miesiące w Biłgoraju powstaną pierwsze ekologiczne bloki. Budynki będą wykonane w standardzie pod klucz. W tym tygodniu odbyło się spotkanie w sprawie naszego szpitala. Wiemy, że szpital potrzebuje pilnych interwencji, również interwencji inwestycyjnych. Za nami 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W ciągu 63 dni sierpnia i września 1944 roku ważyły się losy nie tylko Warszawy, ale i losy całej Polski. Irena Gadej pożegnała się z funkcją prezesa Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Zakończył się pierwszy festiwal szachowy w naszym mieście. Szachy gra dla każdego, nie ma ograniczeń wiekowi. Czy ktoś jest starszy, czy dopiero zaczyna, to jest naprawdę bardzo fajna przygoda. Wakacje na sportowo tylko z ośrodkiem sportu i rekreacji. Od 5 sierpnia ruszamy z warsztatami lekkoatletycznymi LA Kids 2. Kto jak nie oni, czyli tańczymy tango z seniorami. Na zakończenie tego wydania informacji raz jeszcze Secret Sounds. Kocham cię, a kochanie moje do rozstania i powroty. Na fali nadziei razem przeciwko nowotworom. To hasło wydarzenia, podczas którego młody chłopak Damian Błaszczyk podejmie wyzwanie przepłynięcia dystansu 80 km w czasie 33 godzin. W tym czasie również na terenie przy Zalewie Bojarym na gości czekają Luna Park, animacje dla najmłodszych, loterie oraz koncerty. Wszystko po to, by wesprzeć w chorobie najbardziej potrzebujących. Temperatura wody to tylko 21 stopni. Jest po prostu zimno, a do pokonania dystans 80 km. Taki plan realizuje Damian Błaszczyk. Zaczął wcielać go w życie w piątkowy poranek o 7 rano. My podpłynęliśmy do niego po 6 godzinach i przepłynięciu prawie 15 km. Oj, teraz ciężki moment, bo wystartowaliśmy do niedawno. Te pierwsze parę godzin z samego początku, z samego startu, to są zawsze najcięższe, bo trzeba znaleźć sobie tempo, dopasować to wszystko, oddech uspokoić. I tak samo, no woda nie sprzyja mi dzisiaj, niestety tak samo jak i pogoda, bo nie jest za gorąco. Od zimnej temperatury wody właśnie, no głowa mnie delikatnie boli, tak samo skurcze mnie łapią. Pogoda niestety nie sprzyja pływaniu, jest duszno, a woda zimna. Jeśli dodamy do tego dystans, to co tu dużo mówić, zwykły człowiek nie dałby rady spacerować przez 33 godziny, a co dopiero pływać. Jednak, jak sam mówi, wszystko zależy od nastawienia, a cel jest tego wart. Pomóc dzieciom w walce z bardzo trudnym przeciwnikiem. W tą 80, co dzisiaj, jutro planuję przepłynąć, wkładam całe swoje serducho. Rok temu no nie było łatwe, bo to trzeba mieć mental dobrze nastawiony, głowa musi pracować cały czas. Moim zdaniem wszystko zależy od głowy, jak człowiek się przygotuje, jak sobie ustawi tą głowę. Mięśnie jakoś dadzą radę, może nie będzie jakoś łatwo, to tak samo skurcze, czy tam wytrzymałość mięśni. Może być ciężko, ale no, nie poddajemy się i lecimy. Wyjątkowy cel też, nie? Jasne, tak, właśnie. Tak samo to, że sama zbiórka jest na onkologię dziecięcą w Lublinie, to mnie strasznie buduje, jak mam jakieś kryzysy i pomyślę sobie o tych dzieciakach, co są w szpitalu i walczą o to, żeby wyzdrowieć, to strasznie mnie buduje i dodaje energii dużo. Bo nie o rekord tu idzie tylko o dzieci. Stąd wydarzeniu na fali nadziei towarzyszy wiele atrakcji. Nad Zalewem Bojary stanął prawdziwy lunapark. Przygotowana została strefa dla dzieci. Wszystko po to, by pomóc dzieciom z lubelskiej kliniki onkologii. My przygotowaliśmy bardzo wiele atrakcji. One są podzielone na takie grupy. Jest taka strefa dla dzieci. Tam będzie malowanie twarzy. Będzie można przejechać się kucykiem. Będą animatorzy. Będą pokazy akrobacji dziecięcej. Także będzie tutaj naprawdę wiele atrakcji dla najmłodszych, ale i również dla starszych. Będzie strefa gastronomii, strefa tak zwanego chilloutu, gdzie będzie można na tej takiej sztucznej plaży wypocząć sobie, a wieczorami będą koncerty. W sobotę natomiast jako support zagra grupa Underwave, a później Mister Polska. Wszystko to czeka razem z wolontariuszami, których nie omijajmy. Zapraszamy! W ostatnich dniach lipca Towarzystwo Budownictwa Społecznego podpisało umowę z generalnym wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym pod rygorem unijnym. Wszystko to oczywiście dotyczy budowy bloków przy ulicy Księdza Matrasia. Za 22 miesiące w naszym mieście odebrane będą pierwsze tak ekologiczne bloki.
To zdecydowanie pierwsze takie bloki w naszym mieście. Takie, czyli tak, ekologiczne. Będą zielonym osiedlem. Wyposażone zostaną w odnawialne źródła energii. To dwa bloki, a w nich po 44 mieszkania na czterech kondygnacjach. Będą to budynki podpiwniczone i trzyklatkowe. Każdy blok będzie zasilany w ciepłą wodę użytkową oraz ogrzewanie mieszkań przez pompy ciepła, przez gruntowe pompy ciepła. Każda będzie miała 32 otwory 98-metrowe, które będą służyły mieszkańcom. Pompy ciepła będą zasilane z fotowoltaiki umieszczonych na dachu. Pozwoli to znacznie obniżyć koszty późniejszego mieszkania. Budynki będą wykonane w standardzie pod klucz, czyli nie jest to standard deweloperski, tylko taki standard, który będzie już w sobie zawierał panele podłogowe, płytki czy tam kafelki na ścianach, drzwi wewnętrzne, biały montaż w łazienkach. W pomieszczeniach budynków zaplanowano również montaż ogrzewania podłogowego i grzejników drabinkowych. Będą to mieszkania dwu- i trzypokojowe. Nie zabraknie też tak zwanej rowerowni. Inwestycja będzie realizowana wspólnie z gminą Miasto Biłgoraj. Inwestorem będzie TBS, natomiast projekt wykonany zostanie przez gminę Miasto Biłgoraj. W pierwszym z bloków najemców mieszkań będzie wyznaczało miasto. Ten drugi blok będzie zasiedlony na zasadach takich standardowych TBS-u. Tak, czyli jednym ze składników dofinansowania jest 30% partycypacja, czyli wkład finansowy przyszłych najemców i na mocy której najemcy będą mieli określone prawa. Wskazać na przykład przyszłego najemcę, czy też rozliczyć później tą partycypację przed wyodrębnieniem na własność. 26 lipca po czterech przetargach udało się podpisać umowę. Od tego momentu wykonawca ma 22 miesiące na realizację zadania. Jego koszt to około 25,5 miliona złotych. Dodam tylko, że różnica w cenach oferowanych przez wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę w pierwszym przetargu, a to był ten sam, tak się złożyło, wykonawca, i w ostatnim, który został już rozstrzygnięty, to ta różnica wynosiła 8 milionów złotych na naszą korzyść. Czyli było warto jednak trochę pomarudzić. W tym tygodniu został również rozstrzygnięty kolejny przetarg dotyczący tym razem budowy 6 instalacji fotowoltaicznych na istniejących już blokach. On uzyskał grant OZE w wysokości 50% kosztów. Teraz pozostaje więc czekać na realizację obu projektów. To było pierwsze z planowanych spotkań dotyczących sytuacji biłgorajskiego szpitala. Dyskusja dotyczyła m.in. możliwości wnioskowania o dodatkowe fundusze z Krajowego Planu Odbudowy. Spotkanie odbyło się w biurze posłanki Małgorzaty Gromadzkiej. Posłanka Małgorzata Gromadzka zaprosiła do swojego biura przedstawicieli Arion Szpitale z dyrektorem Tomaszem Kwiatkowskim na czele. Obecny był również starosta Andrzej Szarlip, Tomasz Rogala i Zofia Woźnica. To goście z Biłgoraja. W formule online uczestnikiem spotkania był również poseł Krzysztof Bojarski, pełnomocnik minister zdrowia Izabeli Leszczyny do spraw szpitali powiatowych. Wiemy, że w trudnej kondycji są szczególnie szpitale powiatowe, które mają dbać przede wszystkim o zdrowie. Tutaj najbliżej jest zamieszkujący i kwestia też podejścia do procesu restrukturyzacji, reformy tych szpitali w takim kontekście, żeby je oddłużyć, żeby ich funkcjonowanie skupiało się na tych usługach leczniczych, które są najbardziej potrzebne, szczególnie tutaj w takich miastach powiatowych jak Biłgoraj. To pierwsze takie spotkanie i pierwsze rozmowy dotyczące przyszłości szpitali powiatowych. Odbyło się ono kameralnie za zamkniętymi drzwiami. Wiemy, że szpital potrzebuje pilnych interwencji, również interwencji inwestycyjnych, a wiemy, że Krajowy Plan Odbudowy uruchamia środki na szpitale powiatowe. Więc dzisiaj będziemy rozmawiać o kondycji szpitala, o jego sytuacji prawnej, sytuacji finansowej, o świadczeniach, które są realizowane na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale również w kontekście możliwości pozyskania dodatkowych środków, szczególnie w kontekście środków inwestycyjnych, tak aby nasi mieszkańcy mieli
zapewnioną opiekę dobrej jakości. Mi jako posłowie szczególnie leży to na sercu i spróbujemy tutaj z panem również starostą, który będzie obecny, który ma nadzór nad działalnością szpitala powiatowego, zbudować wspólnie nić porozumienia w kontekście możliwości pomocy biłgorajskiemu szpitalowi. Potrzeba dobrych i mądrych inwestycji, dodała posłanka Gromadzka. Dyskusja dotyczyć miała m.in. możliwości wnioskowania o dodatkowe fundusze z Krajowego Planu Odbudowy. W tym tygodniu obchodziliśmy 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, zrywu młodego pokolenia warszawiaków przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Zorganizowane one zostały przez Armię Krajową w ramach akcji Burza. Pierwszego sierpnia, dokładnie o godzinie 17, w całym kraju rozległ się dźwięk syreny. To na znak pamięci o wydarzeniach, które 80 lat temu rozegrały się na ulicach naszej stolicy. Powstanie warszawskie to ostatni taki zryw w naszej historii. Młodych, zazwyczaj źle lub w ogóle nieuzbrojonych dziewcząt i chłopców przeciw regularnej armii, po to, by nadciągającą Armię Czerwoną przywitać w roli gospodarzy. Miało trwać 3 dni, upadło po 63. Miasto zostało prawie w całości zrównane z ziemią. Biłgorajskie obchody wydarzenia rozpoczęła msza święta w intencji poległych. Ksiądz Roman Sawic w swoim kazaniu przypominał znaczenie walki o wolność. Myśmy rozumieli, że Chrystus na krzyżu wydawał się być przegranym, a było tylko 3 dni do zmartwychwstania. I byśmy tutaj szukali tych źródeł siły, które dawały siłę tym młodym chłopcom, dziewczętom, ludności cywilnej do poniesienia takiej ofiary dla wolnej Polski. By ona politycznie wolna była dla tych, którzy nie wahali się zginąć pod Monte Cassino, żeby drogę do Polski otworzyć, żeby wcześniej armia zachodnia tam doszła i nie trzeba było nikomu nic tłumaczyć. Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. Mądrze, rozumnie, odpowiedzialnie żyli na tym świecie, nikomu nic nam nie zabierając. Prawdziwe wartości, swoją kulturę krzewiąc, po to, by siebie umocnić i innym to, co najlepsze, przekazać tak, jak było w tradycji Rzeczypospolitej. Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik Armii Krajowej. Tam został odśpiewany hymn, a Tomasz Książek, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Rejonu Biłgorajskiego, przybliżył zebranym historyczny rys Powstania Warszawskiego. W ciągu 63 dni sierpnia i września 1944 roku ważyły się losy nie tylko Warszawy, ale i losy całej Polski. 1 sierpnia o godzinie 17 wybuchło Powstanie Warszawskie. Warszawiacy chwycili za broń. Dali światu sygnał, że Warszawa walczy. Zryw powstańczy był częścią akcji Burza, którą Armia Krajowa prowadziła na terenie całego kraju. Do powstania przystąpiło 23 tysiące żołnierzy Armii Krajowej. Po stronie okupanta w walkach wzięło udział około 50 tysięcy żołnierzy niemieckich. W powstaniu zginęło 18 tysięcy powstańców. Wskutek masowych mordów toczących się walk zginęło około 180 tysięcy mieszkańców Warszawy. 100 tysięcy wysiedlonych warszawiaków, głównie kobiet, zostało wywiezionych do obozów koncentracyjnych oraz do niewolniczej pracy w fabrykach i w rolnictwie w Niemczech. Dziś naszym obowiązkiem jest pamięć o bohaterach, którzy oddali życie za naszą wolność. Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem poświęconym żołnierzom Armii Krajowej złożono wiązanki kwiatów. W tym tygodniu oficjalnie Irena Gadaj zakończyła pracę prezesa Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Wciąż jednak pozostaje w Radzie Fundacji. Kiedy mówimy Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, od razu myślimy Irena Gadaj, bo to ona od 25 lat tworzyła, organizowała i przewodziła myśli fundacji, by teraz po latach pracy w zarządzie fundacji na stanowisku prezesa zdecydować o przejściu do Rady Fundacji. Przypomnijmy, fundacja została założona 26 kwietnia 1999 roku. Jej rolą było i jest realna pomoc w zakresie szeroko rozumianego rozwoju miasta w jego sferze społecznej. Przez ten czas działał Biłgorajski Fundusz Stypendialny oraz inne fundusze wspierające rozwój młodzieży i lokalnej społeczności. Zorganizowane były liczne konkursy grantowe, które wsparły setki projektów społecznych na łączną kwotę wartości kilku milionów złotych. Zmienił się jej status na organizację pożytku publicznego, a fundacja zyskała znaczące kwoty z odpisów podatkowych,
które zasilają jej działania. Prezes Irena Gadaj była wielokrotnie nagradzana za swoje zasługi, w tym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. To informacje z oficjalnej strony fundacji podane pod postem z dnia pożegnania Ireny Gadaj jako prezesa. My redakcyjnie również dziękujemy za lata współpracy. Życzymy powodzenia w kolejnych działaniach, bo znając panią prezes, ich nie zabraknie. To był pierwszy taki turniej, podczas którego rozegrano nie tylko partie szachowe, ale też odbyły się wydarzenia towarzyszące, czyli symultany z arcymistrzami czy szachy błyskawiczne. W Biłgoraju trwał Międzynarodowy Festiwal Szachowy. To była jedna z nielicznych okazji, aby zagrać w turnieju z prawdziwego zdarzenia. Pierwszy Międzynarodowy Festiwal Szachowy odbył się w naszym mieście i trwał 9 dni. Mówiliśmy już o początkach i te przypomnimy. To powstały nie tak dawno klub szachowy Top Chess i Wojtek Krzeszowiec, jego założyciel, wspólnie z Arturem Kimakiem, zarażają tą królewską grą kolejne pokolenia. To okazja, by samemu zagrać, zwłaszcza jeśli mówimy o instruktorach. Dzisiaj zagrałem od roku i mam okazję w sumie zagrać, bo cały czas sędziować musiałem. Ale dzisiaj no bardzo, bardzo fajna sprawa, bo gra z arcymistrzem w symultanie szachowej to już dawno tego w Biłgoraju nie było. Czegoś takiego. Jeszcze dawno, dawno, kilkadziesiąt lat temu był Lidier, tak, podobno arcymistrz radziecki. Wtedy bardzo dużo dzieci się przewija przez zajęcia. No i w ogóle członków klubu jest dużo, kilkadziesięcioro dzieci się przewija przez zajęcia. No i tak samo członków klubu też mamy, bodajże, no do 80 bo dochodzi ta liczba. Mamy takie perełki? No, taką perełką jest Czarek Kraczek, no ale to już kilka lat ćwiczy, jeździ na zawody rangi ogólnopolskie, także jest to nawet w tym roku zremisował z mistrzem świata aktualnym Sowińskim, także w drodze 14, także no jest to pociecha, no i w jego ślady idzie brat Witek, który posiada już drugą kategorię szachową w wieku lat 9, co w historii Biłgoraju nie miało jeszcze miejsca. No jest dużo młodych chłopców tutaj, z nazwisk trudno wszystkich wymienić, ale naprawdę dużo, szczególnie młodych dzieci w takim wieku nauczania początkowego, ale też troszkę starsze. No i dużo młodzieży też, średnich. To w szachy gra dla każdego, nie ma ograniczeń wiekowi. Czy ktoś jest starszy, czy dopiero zaczyna, to jest naprawdę bardzo fajna przygoda. Ta przygoda, poznanie tak samo pozytywnie zakręconych i zafascynowanych grą osób powoduje, że w klubie Top Chess jest już kilkudziesięciu zawodników, którzy korzystają z możliwości, zdobywając kolejne stopnie wtajemniczenia szachowego. Zacząłem grać w szach jakieś 3 lata temu, bo tam kolega zachęcił mnie, bo w klubie grali u pana Artura. No i tam zaczęło się, zagrałem tam, spodobała mi się gra i nadal to kontynuuję. Nie, tam wygrywałem, później zacząłem jakoś trenować tam. No i to jakoś się to zaczęło. To jakie umiejętności trzeba mieć, żeby dobrze grać w szachy? Albo w ogóle żeby grać w szachy, o czym trzeba wiedzieć? To trzeba, nie wiem, dużo zadań przede wszystkim robić, różne szachowe. Trochę jakichś końcówek, debiuty też ważne. No i powinno się działać. Jeszcze może trenera jakiegoś kupić. No. No cóż, szach i mat, pozostaje dodać. Podczas wydarzenia każdy chętny mógł spróbować swoich sił w grze z arcymistrzami. Na festiwal zaproszenie przyjęli Zbigniew Pakleza i Artur Jakubiec. Tak, na poziomie jest zróżnicowany, bo są dwie grupy openowe. W tej grupie silniejszej oczywiście ci młodzi zawodnicy, oni mają troszeczkę zaniżone rankingi, a grają znacznie lepiej niż mają te rankingi, więc trzeba na nich bardzo uważać. Zresztą to normalne, no. Przychodzi młode pokolenie, no i chcę oczywiście wyszarpać co ich. Tak, aktualnie jest wiele osób stawia na szachy, ale nie stawia tego profesjonalnie, tylko stawia to jako formę rozwoju intelektualnego. I myślę, że to jest bardzo fajny kierunek, który pomaga w wielu dziedzinach życia. Natomiast nieliczni oczywiście zostają i wiążą swoje życie z szachami w taki lub inny sposób. Bardzo mi się podoba. Co prawda jestem tu zbyt krótko, ale mam nadzieję, że znowu przyjadę. Taka możliwość będzie w kolejnym roku na następnym festiwalu. Teraz czas na podsumowanie pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Szachowego. Zwycięzcą turnieju w grupie A został Cezary Kraczek, który po pasjonującej walce zdobył 7 punktów. W grupie B, gdzie rywalizowało 20 zawodników, zwycięzcą został Mikołaj Wacław. Do ostatnich posunięć, gdzie partia trwała niecałe 4,5, prawie 5 godzin, walczyli o zwycięstwo. Świetna rywalizacja, świetna postawa. Myślę, że wszystkim mogę tutaj jako sędzia polecić ten turniej. Mogę polecić warunki, które organizator spełnił na tle innych
turniejów, które są po całej Polsce. Świetna promocja turnieju. Myślę, że za rok tutaj tłumy przyjadą do Biłgoraja. Pozostaje czekać na kolejny, na który już teraz zapraszamy. W poprzednim tygodniu mówiliśmy o zajęciach wakacyjnych, które odbywały się w Biłgorajskim Centrum Kultury i w bibliotece. Dziś czas na ośrodek sportu i rekreacji. Tam również najmłodsi, ci trochę starsi mogą skorzystać z przygotowanej na lato oferty. Proszę zobaczyć. Na sportowo, w ruchu i na świeżym powietrzu. To oferta nie do odrzucenia na wakacje. Przez 2 miesiące, 2 razy w tygodniu ośrodek sportu i rekreacji zaprasza na bezpłatne warsztaty. Zaczynamy od warsztatów gimnastyczno-akrobatycznych dla dziewcząt i chłopców w wieku od 6 do 13 lat. Pomogą one w nauce podstawowych ćwiczeń gimnastycznych, zapewnią wszechstronny rozwój oraz są doskonałym uzupełnieniem dla osób uprawiających inne dyscypliny sportowe. Treningi dostosowane są również do możliwości fizycznych czy sprawności uczestników. Niestety, miejsc na nie już nie ma. Za to są na kolejne. Od poniedziałku druga odsłona zajęć, tym razem lekkoatletyka. Od 5 sierpnia ruszamy z warsztatami lekkoatletycznymi LA Kids 2. W tamtym roku realizowaliśmy te zajęcia na stadionie i w tym roku, jeżeli nam pogoda dopisze, tak wiem, że zajęcia prowadzimy na stadionie lekkoatletycznym w niesprzyjających warunkach. Oczywiście zajęcia będą się odbywać na hali OSIR. Kogo zachęcam? Zachęcam wszystkich chętnych, którzy chcą się poruszać. Grupy od 6 do 9 lat na godzinę 10 i starszych dzieciaczki, które nudzą się w domu, żeby nie siedzieć przy komputerze, zapraszam na godzinę 11, 10-12 lat. Co będzie się działo, co będziecie robić? To jest niespodzianka. Nigdy nie zdradzam planów treningowych, tak wiem, że zawsze plan treningowy układam pod grupę treningową, ale powiem, że skorzystają bardzo dużo. Jeżeli będzie pogoda, wykorzystamy skok wzwyż, gdzie jest bardzo chętnie uprawiany przez zawodników. Z reguły zawsze w lecie, dlatego że w okresie zimowym niestety nie możemy odkryć skoku wzwyż. To oczywiście ogólnorozwojowe zajęcia i gry przygotowane 2 razy w tygodniu, w poniedziałki i środy w godzinach od 10 dla grupy młodszej w wieku od 6 do 9 lat i o godzinie 11 grupa starsza od 10 do 12 lat. Zajęcia potrwają do końca wakacji i do tego momentu jest również czas, by zapisać się do Biłgorajskiej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta na sezon 2024-2025. Zaczynamy we wrześniu kolejną edycję rozgrywek Ligi Piłki Nożnej. W tym roku troszeczkę zmieniamy formułę naszych rozgrywek, zmieniamy nazwę nieznacznie i zmieniamy uczestnictwo. Nazwa będzie teraz Biłgorajska Liga Piłki Nożnej, nie Amatorska Liga, z tego względu, że dajemy dowolność, do ligi mogą zgłaszać się wszyscy zawodnicy, zarówno amatorzy, jak i zawodnicy zgłoszeni w Polskim Związku Piłki Nożnej. Rozgrywki rozpoczną się w pierwszym weekendzie września, natomiast do końca wakacji można zapisywać wszystkie chętne drużyny bez limitów i przynależności klubowej. Pierwsze spotkanie organizacyjne zaplanowane jest na 2 września. Zapraszamy. Kto jak nie nasi seniorzy, to ich organizacja, siła ducha i spontaniczność gwarantują dobrą zabawę i dokładnie taka była podczas 3 już spotkania, na które zaprosili wszystkich chętnych, by wspólnie dobrze bawić się przy fontannie i akompaniamencie zespołu Hejan. To już kolejne, a konkretnie 3 spotkanie przy fontannie, na które zaprosili seniorzy. Wszystkie odbywają się w ramach projektu, w którym uczestniczą seniorzy zorganizowani przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku Tańczymy Tango. Jego realizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu, jakie otrzymało stowarzyszenie z programu Działaj Lokalnie. To pozwoliło na organizację zarówno warsztatów, jak i spotkań. Dobra zabawa w dobrym towarzystwie to podstawa, tego jak zawsze nie brakuje, zwłaszcza jeśli organizują się nasi seniorzy. Na kolejną odsłonę wydarzenia zapraszamy jeszcze w tym sezonie. Wciąż cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Kameralne zawsze w klimatycznym miejscu i z ograniczoną liczbą miejsc, to bez zmian. Za każdym razem gwarantując dobrą zabawę w doborowym towarzystwie. Za nami kolejny koncert z cyklu Secret Sounds. When the night has come. The land is dark and the moon, it's the only light we'll see. Dobry wieczór, cześć! Siema!
Słuchajcie, dobra, stresuję się bardzo, nie? Co by nie powiedzieć po polsku, jak się stresuję, że bardzo. Ale cieszę się, że jesteście. Zagram wam dzisiaj parę piosenek, które... No, które no, gdzieś w sercu się tliły, jakoś miały wpływ na Iskrę. I może wam też się spodobają. Kocham cię, a kochanie moje, do rozstania i powroty. I nagle dzwony dzwonią i ciało mi płonie. Kocham cię. To kolejny z serii tajnych koncertów, czyli Secret Sounds Biłgorajm. Tym razem Andrzej Klucha do naszego miasta zaprosił Damiana Ukedzę. Kto kojarzy, ten wie, że karierę rozpoczynał w zespole bluesowym. Po udziale w programie Szansa na sukces został wokalistą szczecińskiego zespołu, a w 2011 roku zwyciężył w finale pierwszej edycji programu The Voice of Poland. Bogatszy o to, czego mieć nie będę. Zło nielegalnie mieszka we mnie. Jak mogłem serce wynająć w sekcie, co szerzy w nim pustostan. Przygotowania do kolejnego spotkania pod szyldem Secret Sounds już trwają. Dla tych, którzy jeszcze nie byli, przypominamy, sekretne koncerty na naszej lokalnej scenie zaczęły się 3 lata temu i od tego momentu zawsze kameralnie, w nieznanym miejscu i o wyznaczonej porze spotykają się miłośnicy dobrej muzyki i jeszcze lepszego towarzystwa. I warto obserwować wydarzenie, bo ilość miejsc zawsze będzie ograniczona, po to, by nie stracić tego, co ważne, niepowtarzalnego klimatu tych koncertów. Hear my head. Drown my fear till you all just disappear. Black hole, sun, won't you come and wash away the rain? Black hole, sun, won't you come? Won't you come? Jeśli ktoś jeszcze nie ma planów na wieczór, to przy fontannie na Placu Wolności czekają jak zawsze niezawodni seniorzy, a od poniedziałku przez cały najbliższy tydzień w Szczebrzeszynie czeka na Państwa stolica języka polskiego. Zapraszam już dziś, dziękuję i do zobaczenia.